George umiał bawić się kolejką i liczyć do 10. To nic trudnego. A, czy może pan powtórzyć? Co pan powiedział? Halo, 8, 7, czy wy go zrozumieliście? Ja go nie zrozumiałem, ale mu wierzę. Dobra robota. Teraz jest w porządku. Zawiadowca? Znowu jest wszystko nie po kolei. Zrozumiałem. Powiedział pan do tyłu, prawda? Prawdziwe pociągi były jeszcze prostsze w obsłudze niż kolejka zabawka. Trzeba było tylko przerzucić 5 do przodu. George stał się świetnym zawiadowcą stacji. 5 znalazła się na przodzie, a za nią 8, 7, 9 i 6. Szóstka, 7, 9, 8 i 5. 7, 5, 6, 8 i 9. 6, 9, 7, 5, 8, 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9, 7, 8, 7, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 5, 6, 8, a potem 356? Wydaje mi się, czy przy mikrofonie siedzi małpa. To już nie była zabawa kolejką. George potrzebował pomocy. Flint był ciągle na zewnątrz i zajadał kanapki. Nie wiedział, że małpka jest w opałach. George nie rozumiał, dlaczego dzwonek nie dzwoni. Więc jeśli całe kanapki są takie same, to ich połówki także, prawda? Dzięki, że siedziałeś przy sterze. Ja się tym zajmę. To była zwariowana przejażdżka. Podobałoby ci się, George. George nadal chciał być zawiadowcą, ale tylko u siebie w domu, gdzie mógł jeść kanapki w całości, bo ich przecinanie na pół prowadzi do kłopotów.
George rzadko widywał pana w żółtym kapeluszu w takim stanie. Zwykle był spokojny, opanowany i nosił żółty kapelusz. O, już idzie. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Pański garnitur. Ach, słowo daję, że warto było na niego zaczekać 3 długie dni. Jednak wolę go nieść sam. Jak to, nie włoży go pan? Nie, włożę go dopiero dzisiaj wieczorem, na uroczyste otwarcie nowego planetarium. Dzięki. Lepiej chodźmy do domu, póki mój kapelusz jest jeszcze czysty. Rety, co za maraton? No dobrze, George. Kiedy wrócę, pójdziemy prosto do planetarium, więc się wykąp. Będą nam robić zdjęcia. Chcę, żebyś był czyściutki i puchaty. George szedł się wykąpać, jak mu kazano. Kapelusz był bardzo ładny. Jak tu go nie przymierzyć? George chciał się pokazać gołębiowi. To tylko sekunda. Kapelusz leciał w stronę parku, lecz nagle zniknął. Z powrotem na wieszaku i wciąż był jak nowy. Prawie. George usunął gałązkę z taką precyzją, jakby był chirurgiem przeprowadzającym operację. Dobrze, została tylko ta wystająca nitka. Drobnostka. Może gdyby pociągnął mocniej. Może trzeba ją odciąć. George zapomniał, że poprzednio użył nożyczek do przecięcia kanapki z dżemem truskawkowym. To tylko mała plamka. Na pewno da się usunąć. Ta szczotka służyła do czyszczenia kuchenki na wysoki połysk. Kuchenka jest brudniejsza niż kapelusz. Trochę za mocno szorował. W domu, w którym mieszkał George, zawsze panował porządek. Podobało się to Serdelowi.
Przyszedł czyściciel dywanów. Ludzie przychodzili. I wychodzili. Winda przyjeżdżała. I ludzie schodzili po schodach. W holu Serdela zawsze panował porządek. No, prawie zawsze. Nie możemy wrócić do mieszkania, póki nie wyschnie wykładzina. Zostaniesz teraz w holu, a ja załatwię sprawy. Dobrze? Świetnie. No, a gdybyś przypadkiem zgłodniał? Niedługo wrócę. Serdel uważał, że George nie powinien jeść w holu soczystego jabłka. George pomyślał, że lepiej będzie jeść jabłko gdzieś indziej. Serdel jeszcze nigdy nie był za tymi drzwiami. Ale był pewien, że nie wolno tutaj wychodzić. Serdel nie sądził, by George zdołał tamtędy wejść. Ruszył szukać lepszej drogi. Szybciej, proszę jechać! Jedno Serdel wiedział z całą pewnością. Do domu szło się tędy. Albo... może tamtędy? Serdel zaczynał się martwić. Wyobrażał sobie wszystkie straszne rzeczy, które ta rozbrykana małpa robi w jego holu. Gdy wreszcie dotarł na miejsce, okazało się, że jest gorzej niż się spodziewał. Potem zorientował się, że to wcale nie jest jego ulica. A to znaczyło, że nie ma zielonego pojęcia, gdzie jest. To jeszcze nie koniec. Zostańcie ze mną. Chłopaki, chodźcie już! To był silos rękinsów. Rzeka przyniosła ich z powrotem do domu. Wcale nie zabłądzili.
teraz trzeba było tylko się zatrzymać. Czekał ich długi spacer, ale wiedzieli, że kiedy dotrą do silosu, będą daleko od domu. To nie był ten silos. Czuli się jeszcze bardziej zagubieni niż małe kurczęta. George nie mógł nawet znaleźć rzeki. Nie wiedział, gdzie jest. Aż nagle ujrzał skałę w kształcie kaczki. Co za ulga! Coś mu przyszło do głowy. Pamiętał, że minęli skałę. Co jeszcze widzieli po drodze? Wielkie drzewa, łódkę i silos rękinsów. To zanim zachodziło słońce. Od razu poczuli się raźniej. Pobiegli w stronę skały. Niestety z bliska wcale nie wyglądała jak kaczka. Jednak kiedy George stanął z drugiej strony, uspokoił się, że to jednak była wielka kaczka. Dwa drzewa. Znaleźli kolejny punkt orientacyjny. A dalej była łódka. Znów się udało. Wystarczyło iść wzdłuż rzeki, żeby trafić do silosu, za którym zachodziło słońce. Ale George pomyślał, że ta wędrówka brzegiem rzeki zajmie dużo czasu. Lepiej będzie iść na skróty, w stronę słońca. I problem z głowy. Byłoby szybciej, gdyby wiedzieli, dokąd idą. Należało iść w stronę słońca. Ale jak tu je znaleźć? Wreszcie się udało. Kurczaki rozpoznały małpiego przyjaciela. W ciemku nigdy nie znajdziemy kurczaków. George! Miałeś trzymać się zagrody dla kaczek. Och, znalazłeś kurczęta! Jesteś prawdziwym bohaterem. George, jak to zrobiłeś? Nie ma to jak wrócić do miasta po długim i męczącym dniu spędzonym na wsi. Widziałeś tę tratwę nad rzeką? To Bill ją zrobił. Za tydzień wybierzemy się na relaksującą wycieczkę. Nie cieszysz się?